17 kwietnia tego roku funkcjonariusze z Poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Postępowanie dotyczy wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w zakresie udzielania dofinansowania na projekt realizowany przez jedną z tamtejszych kancelarii prawnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze zweryfikują zasadność udzielonego dofinansowania, jak również prawidłowości samego procesu realizacji projektu. Wartość udzielonego dofinansowania sięga niemalże 5 milionów złotych.